Dzień dobry Państwu, witam na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest Medieval Dynasty, bądź Dynasty, chyba Dynasty jednak. No i co, słuchajcie, no i jest wiosna, no i trzeba zapłacić podatki. No i 2,5 tysiąca, zobaczcie sami. Pięknie, pięknie, po prostu niesamowite. Dobra, ile mamy na koncie? Na koncie mamy 4800, a to wszystko za to, że wszystko dlatego, że nie wyburzam starych budynków. Dobra, trudno, zapłacimy. Biegniemy do Uniegosta, słuchajcie. No i co dzisiaj? Ja bym po części skoncentrował się, proszę Państwa, na... O, ten coś już sieje. Co ty tutaj siejesz, panie? Cebulę. Aha, no dobrze, no to niech sobie sieje. Ja bym się, proszę Państwa, skoncentrował dzisiaj na jeszcze troszeczkę na naszym domu, ponieważ chciałem go jakoś tak fajnie wykończyć. No skoro to jest rezydencja, taka wiecie, głównego wieśniaka, największego w osadzie, najszerszego na pewno, to fajnie by było, jakby to jakoś ładnie wyglądało. Słuchajcie, ja z góry przepraszam, mam otwarte okno, nagrywam to w poniedziałek 5 października, zaraz po naszym live'ie. O, siema emeryt. No cześć. I co, jeszcze się za robotę nie bierzesz? I generalnie jest burza. W związku z tym, no jeżeli coś tam będzie wpadało w mikrofon, co wątpię, ale jeżeli to wybaczcie. Natomiast okna nie zamknę, bo się ugotuję. Jest dzisiaj jakoś tak strasznie gorąco. Przynajmniej mnie. Albo to maszyneria cała tutaj tak grzeje. Dobrze, jeżeli chodzi, słuchajcie, o jakieś tam rzeczy, no bo to no nie możemy być aż tak bardzo stratni, to zerknijmy sobie tutaj do magazynu. Co my tak naprawdę posiadamy, co by można było użyć? Prosty worek, wiecie co, w sumie on ma 35%, można by go było opylić. Skóry mamy 16%, ale słomę można byłoby, słuchajcie, no pewnie, słomę jak najbardziej. To patrzcie, kurczę, patrzcie, a dobra, wszystko, najwyżej sobie zbiorę. To nie stanowi problemu. I co tutaj jeszcze jest? Wapień. Z tym wapniem wapieniem, to trzeba będzie coś tam zadziałać. Mamy dużo gnoju. Trzeba to przerobić na nawóz. I skoro jeszcze, uwaga, skoro jeszcze nie potrzebują nasi tutaj pracownicy pól nawozu do tego, aby użyźniać pola, to ja bym trochę nawozu zostawił w stodole, a resztę bym opylił. Trzeba korzystać, bo wiecie, nie wiadomo, kiedy twórcy to zmienią. A jeżeli oglądają tutaj filmy nasze, tutaj youtuberów, to może to nastąpić szybko. Kto tu gdzie jest? Jarogniewa idzie, widzę. No to dobra, to od razu jej to opylimy. Nie wiem, co ona ze słomą zrobi, ale to już nie mój biznes. Wora jej sprzedam, pyk. No i oczywiście dodatkowo jeszcze słomę. Ja to koniecznie muszę odrobić, proszę Państwa, te 2,5 tysia, które zaraz mi u niego zabierze. Gdzie on jest? Tam. Już tam siedzi. Już siedzi, już czeka na hajsiwo. Tak, trzymaj, to powinno pokryć wszystko. I były sobie, proszę Państwa, pieniądze. Nie? No i to takie rzeczy właśnie. Ale spokojnie. Dociśniemy, myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy jeszcze tylko, a chwileczkę, jak tutaj wyglądamy, jeżeli chodzi o zarządzanie. Możemy jeszcze jeden budynek dostawić, ale to spokojnie, bo będziemy wyburzać. Będziemy wyburzać tawernę, będziemy tam wyburzać inne rzeczy, to na luzaku. Natomiast jeśli chodzi o domy, to mamy jeden prosty dom bez żadnego zakwaterowania i tutaj w jednym możemy dokoptować kogoś, tylko... Edyta tutaj mieszka, no to dobrze, to jakiegoś faceta by się jej ogarnęło. No i jeszcze dodatkowo tutaj mamy domy, ale to ja się przeniosę z rodzinką w momencie, kiedy wykończę chałupę. Chyba, że w ogóle to zrobić teraz. Jakiś chłopek roztropek tutaj siedzi. Jakert. Jakert, w czym ty jesteś dobry? Generalnie to tak powiem szczerze, że... Może w niczym. Natomiast tutaj Gertruda, wiecie co, może kowala, słuchajcie, by ogarnąć jakiegoś, nie wiem co wy na to,
tutaj Zbigniewa ma czwóreczkę, ale ja potrzebuję faceta. Typowo potrzebuję faceta, żeby go tam dokwaterować do proszę państwa, Edyty. E to za moment. Proszę państwa, doszedłem do wniosku, bo tutaj jeszcze czekam. Czekam, aż więcej gliny nakopią, ale doszedłem do wniosku, słuchajcie, że no, rezydencja rezydencją, no, jesteśmy ogarnięci tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu biznesy i tak dalej, no ale nie można jakby aż tak bardzo zadzierać nosa, dalej jesteśmy wieśniakami. Więc doszedłem tutaj do takiego wniosku, wyszedłem z założenia, że jednak postawię sobie dom dla gęsi. O, takie coś zrobię. Taki tutaj, wiecie, a może i kurniczek jakiś będzie, no kto wie, zobaczymy, na razie domek dla gęsi. Wstrzymałem się chwilowo, proszę państwa, z tam, wiecie. Wiecie z czym, nie? Z płotkiem. Gąski ważniejsze, słuchajcie, może sobie jakieś tam kupimy, tym bardziej, że zrobiłem szybką taką inspekcję magazynu zasobów pod kątem tego, co można byłoby sprzedać, i wyszło na to, że mam ponad 1300 patyków, więc patyki można, nie? I to też będzie zarobek, może akurat gąski i tak dalej. Tutaj słoma, kłoda, dobrze, no to ja kicam i zaraz się zobaczymy. Proszę państwa, dzień drugi wiosny, ja jestem tutaj w starym domu, ale myślę, że ja już przeniosę moją rodzinkę, ponieważ ta chyba będzie najlepiej. I teraz rzecz jest tego typu, tak, to jesteśmy my. Zarządzaj przypisaniem. To zaraz, to nie w ten sposób. Zrobimy tak. Tutaj Otylia robi jako drwal. I teraz tu ją wykasujemy. Aha, nie, tak się nie da. To chwila. To jakby to się dało? O, w ten sposób się da. Dobrze, pięknie. Czy jesteś pewien, że chcesz przenieść rodzinę? Tak, oczywiście. No, po to wybudowałem taką rezydencję. Jasne, że tak. No, i fajnie, słuchajcie, i... A to co, to się nie przeniosłaś? No jak to się stało? No, dom. No niby jest. Ale to ty się zabijaj, dziewczynko, bo ja tutaj muszę ten dom usunąć. Zabiorę tylko kapcie. Och, co ja, znowu na boksaka ganiam? A nie, to ja w tych zimowcach. O panie, to panie, no to przecież to, no panie, zapocisz sobie tutaj wszystko. O, no dobra, słuchajcie, lecimy znowu do wiochy, a to za sprawą tego, że chcę sprzedać jagody, które i tak się trochę już psują, bo jak my tutaj popatrzymy sobie, to już 87%, no to... No właśnie. A jak to by było z jagodami? Bo jagody to chyba i tak są po jeden, czy po dwa. Już nie pamiętam. Tak czy inaczej, zakładając, że są po jeden, po jedną monetę kosztują, to w takim wypadeczku cały czas je będzie można po jeden sprzedawać, czy w końcu na jakimś etapie dojdzie do zera? I to nie mówię, że jak się całkowicie popsuje, tylko powiedzmy, że zostanie tam 10%, powiedzmy coś takiego. Mamy badyle. Te badyle oczywiście chcę zabrać. Mogę niestety 10 kilo tylko. To ze względu na jagody, ale na spokojnie, ja to wszystko wyprzedam tutaj. Aha. Czyli nie 10 kilo. Weźmiemy sobie trochę mniej. A resztę to oczywiście się tam sprzeda, nie ma problemu. Tak czy inaczej trzeba zarobić na gąski. Dlatego, że gęsiarnia, czy jak to się tam nazywa, jest już gotowa. No i teraz wypadałoby, słuchajcie, po prostu kogoś tam, znaczy nie kogoś, tylko gęsi, ogarnąć. Jarogniewa, tam jest Uniegost, to może Uniegosta trochę tutaj zmolestujemy. Niech oddaje pieniądze, które nam zabrał. A, tak po części go weźmiemy, słuchajcie, tutaj pyk, pyk, patyki, pyk, pyk. Dobrze.
To już jest 1700. 1700 jest, a taka gąska gęś. 2000. A jest coś takiego jak gąsior? Nie ma? Jest gęsiątko. Za 1500. W sumie na jedną sztukę byłoby mnie stać. Zobaczmy jak, bo tutaj chyba jeszcze są gęsi. Czy to będzie ta sama cena? Tak, to jest ta sama cena. Mhm. Ale dziwne, że nie ma gąsiora. No dobra. Na krowy to nas jeszcze nie stać, zresztą nawet nie możemy wybudować obory w związku z powyższym... No nie. Bo gdzie byśmy trzymali to całe towarzystwo? No i chodźmy tutaj, zobaczmy, co możemy zrobić. Ingryda. Ingryda, no to może niekoniecznie. Tutaj mam dwóch... A nie, sorry. Gertrudę wziąłem za faceta. Tego Jakerta może by gdzieś tam przypisać do czegoś, no cokolwiek, no do zbierania. No można w sumie. Jakert. Jakert 50% ma. To może tak, zapiszmy sobie rozgrywkę, proszę Państwa, jak to się zazwyczaj odbywa. Z wiadomych powodów. I teraz czy masz chwilę? Mamy ładną pogodę. Albo polowanie, no zobaczmy. 52. Czy słyszałeś ostatnio jakieś plotki? 57. Aha, i nie ma już czasu. Pięknie. No, zarąbiście wręcz. Tutaj piąteczka. Mhm. A Jaromira? Jaromira to jest taka słabiutka dosyć mocno. Zbigniewo. Aha, Zbigniewa to by się mogła do nas przenieść. To wiecie co? To chwila. To ja Zbigniewę mogę ogarnąć. Chyba to nie stanowi problemu zbytniego. Ona się na pewno tam do czegoś przyda. Chodź. A Gertruda? O, Gertruda też jest chętna. Gertruda też jest chętna. No dobrze, to ty też chodź, Gertrudka. No a nad tym gościem to trzeba będzie popracować. A ty pani tutaj, pani Ingrydo, to jeszcze raz, co ty byś mogła robić? W sumie pola, czwóreczka. My się znamy? Ach nie, no tak, no oczywiście, no to pewnie, no to zapraszamy. Wspaniale. No. I już teraz im zadania zaraz przypiszemy, szanowni państwo, i będzie gites majonezę. Zobaczmy, zarządzanie. Teraz tak, emeryt jeszcze nie robi, 3 lata dopiero ma, więc on jeszcze na emeryturze siedzi. Natomiast tutaj możemy ogarnąć sobie, powiedzmy tak, zobaczmy kogo my tutaj mamy. Na drwalu 7. To w sumie jeszcze jeden drwal by się przy... Chociaż nie, no to Otylia robi. Dobrze, to nie. To czyli mamy 2 7. Teraz tak, rybak, 2. A tu mamy 5. To moglibyśmy podmienić. Zbigniewę dla przykładu. Zbigniewę byśmy dali. To tak, to zróbmy to. Przypisz miejsce pracy. Oj, ale chata rybacka to chyba jedną sztukę tam. No tak, to ziemowita trzeba wycyckać z interesu. Ziemowit. Nie będziesz już rybakiem. I na razie ci miejsca pracy nie przypiszę, a Zbigniewę... Czyli, ale chwila, bo... Chociaż z drugiej strony Zbigniewa na kowala... To może Gertrudę, bo Gertruda taka trochę gorsza jest. To Gertrudę na rybaka, bo ona i tak ma 5, więc niech ona będzie rybakiem. Chatka rybacka. Rybak. I to mamy. Zbigniewę za to... Ja bym wrzucił jednak na kowala. Zobaczymy, co ona tam będzie potrafiła robić. Kuźnia. Kuźnia 2. Pyk. Przypisz pracownika. Złota rączka. No. A, to tutaj oni niby, że naprawiają te budynki, tak? Jak się... na live pisaliście, a ja zapomniałem, oczywiście. Ziemowita za to można przypisać jako pracownika pola. To na pewno.
Barn, pracownik pola, pyk. I dodatkowo jako pracownika pola Ingrydę. No, coś takiego. Pyk i pracownik pola. To oczywiście są prace sezonowe, bo w momencie, kiedy nie będzie siania, to ja nie potrzebuję aż tylu pracowników pola, bo co? Bo ziemowita można byłoby przekierować na łowczego. Zawsze się przyda. I zastanawiam się, czy nie zrobić tego teraz. Bo jeżeli chodzi tutaj o drogowita, no trójeczka nie za bardzo. Tutaj Ingryda w ogóle dwójeczka, no to też nie za bardzo. No a taki ziemowit jako łowca, to całkiem konkretnie. To myślę, że tak zrobimy. Ja go od razu tutaj pyknę, proszę Państwa, jako łowcę, czyli domek myśliweczka. W ogóle by trzeba było już chyba postawić, o ile by dało radę, dwójkę. Ale to nie wiem. Zobaczmy. Budowanie. Przetrwanie. No tak, domek myśliwego 2. I ciekawe, czy w tej dwójce to tam można suszyć mięcho, czy też nie można suszyć mięcha. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ach, ja wiem, dlaczego oni tak chętnie idą, bo przecież tych domów, kurde, nie wyburzyłem i... No i właśnie, to dlatego. A? No, trzeba będzie to ogarnąć, powyburzać niepotrzebne chałupy z tego lasu, które tutaj stoją, te stare domy. No i żeby oni już się tam przenosili, bo... No bo to po co, dla kogo ja to wybudowałem? Także tak zrobimy, proszę Państwa, tak zrobimy. Idziemy i wyburzymy może najpierw mój dom. Trzeba dawać dobry przykład, żeby nie myśleli, że a, bo ty zobacz, masz dach nad głową, a my to co? A my to pies? Także tak zrobimy, proszę Państwa. Wybórzmy najpierw nasz stary dom. Emeryt. Matka poszła, a ty? Ty to nie zamierzasz? To też można wyburzyć już tę wannę. Nie wiem po co mi ona tutaj była w ogóle potrzebna. I tak się kąpię w rzeczce. Słuchaj, ja ci mówię, słuchaj, bo ty zaraz glebniesz, naprawdę. Zaraz glebniesz, jak ja tylko tutaj ogarnę wyburzanie tego, to zaraz spadniesz. Będziesz płakał, zobaczysz, będziesz płakał. No znowu powiesz, że ci się jakiś tutaj kawałek gwoździa wbił w dupsko. No, a ty jesteś sprawny. No to do roboty jazda. Dobra, mój dom jest wyburzony. Ja tylko sprawdzę, czy na pewno tam nie jesteśmy bezdomni, ale raczej chyba nie. No nie. No to dobra, to byśmy mieli załatwione. Teraz kolejna sprawa, to tutaj ten dom również trzeba wyburzyć, proszę Państwa. Podatki jednak są dosyć wysokie, 2500 to nie w kij dmuchał, to się trzeba naprawdę narobić, żeby tyle zarobić. A nam chodzi o to, żeby zarobić, a się nie narobić. I tak jak w Polsce, no prawdziwy Polak, nie? Trzeba się oszczędzać. Młodość nie wieczność, a starość nie radość. Dobra, płotek chyba też można ogarnąć, już tutaj nie będzie potrzebny. Po co mi ten płot tak w ogóle? Z patyków. No i przynajmniej las będzie lasem, wiocha będzie wiochą. Teraz oczywiście ten dom również. Ja tylko muszę zobaczyć, czy tam niczego w skrzynce nie mam. Nie, a wydawało mi się, że coś tu wsadzałem do tej skrzyni akurat, ale najwidoczniej nie. Ach, no pięknie, no dobrze. Słuchajcie, tutaj ojciec się zwrócił z prośbą, bo tam dwie kuzynki chciały przyjechać na okres letni, tam na wakacje i się werwiwór pytał, czy nie dałoby radę ogarnąć tam jakoś, tam znaleźć jakiegoś miejsca. No dziewczyny dosyć konkretne, to dwie kuzynki ze strony ojca, tam Łechtawora i Pieściwora, one, no to takie wiecie... Obrotne dziewczyny są.
Więc myślę, że mogłyby, nie wiem, pomóc troszeczkę zaorać poletko, czy coś tam, czy... No, wiecie, o co chodzi, tak? W końcu trzeba pomagać rodzinie, bo jak nie my, to kto? Dobra. Ale to do tego czasu jeszcze trochę mamy, bo... Dopiero mamy drugi dzień wiosny. Jak się tylko zastanawiam, bo ja tu jeszcze Tomkowi, mojemu koledze, proponowałem, że może jego tam, z jego strony tam kuzynka, żeby przyjechała, tam ona ma na imię Daje Bobra. No i niestety, ale jakoś tak tego. Coś słuch po niej zaginął. Chyba bobry odpłynęły. Dobrze, no i jeszcze ta chawirka, a tu coś wsadzałem? Nie. Zaraz to wszystko będzie ogarnięte, proszę państwa. Zaraz to wszystko będzie ogarnięte. Ja mam nadzieję, że tam każdy znajdzie dla siebie miejsce w nowych domach, bo to ja tak wyburzam, nie sprawdzam. A później się okaże, że na CITO trzeba będzie robić nowy dom. Dla kogoś. Bo tam ktoś nie będzie miał chałupy. No ale to... Mamy już doświadczenie z ekspresowym budowaniem, proszę państwa. W związku z powyższym damy sobie radę. Sprawdźmy teraz zarządzanie. Bezdomny. Rudolfina. No to przecież to tak się nie godzi, no Rudolfinka. Do kogo cię mogę... Ach, to tak pięknie się tutaj wyśmigałem z chałupy. Dobrze. To w takim wypadeczku, skoro my tak żeśmy tutaj się wyśmigali, to zobaczmy, Edyta jest bezdomna. Pomir jest bezdomny. Dużo osób jest bezdomnych. To może tak. To może zróbmy następująco. Jeżeli chodzi o Pomira, to ja bym go dokotował. Tylko zaraz. W której chałupie mieszka Edyta? Edyta. A nie, Edyta też jest bezdomna. A to zaraz. To może ja Edytę, słuchajcie, przypiszę tutaj do tego domu. Natomiast wraz z nią będę mógł zakwaterować Pomira. Pomir bardzo ważny, bo to górnik. Aha, ten w kopalni robi. No to nie, no to tak, to musi być. Tak, nie, nie, no tak, bo on żelazo tam wykopuje. Nie, nie, to trzeba. I dwa domy szybko trzeba ogarnąć, proszę państwa. Dwa domy. No to bierzemy się za robotę, bo tu nie ma co. Zaraz tam im wybudujemy jakieś chaty. Wuja Toma. I będzie dobrze. Na wszelki wypadeczek, ile ja mam wagi? Na wszelki wypadeczek, proszę państwa, zetnę tutaj trochę drzew. Tak z daleka od naszej wiochy. Co by tam nie wycinać. I... Bo ja nie wiem, nie spojrzałem do magazynu, ja nie wiem, ile mamy kłód. Żeby nie zabrakło, no to wytnę tutaj ze dwa kloniki. Akurat będzie. I ogarniemy chatę. Dobrze, mamy, słuchajcie, 8 kłód, czyli tyle, ile było potrzeba. Ja myślę, że można tutaj spokojnie chatkę postawić. Pyk, dobra. I teraz oczywiście to będzie chata z kamienia, dlatego ogarniemy tutaj to najlepiej jak potrafimy i najszybciej jak potrafimy, tak żeby, wiecie, tu może być zwykła... Nie, tu będzie okno. Tutaj w takim wypadeczku będzie okno, natomiast tu może być zwykła ściana. Tutaj również będziemy mieli zwykłą ścianę. Tutaj może być zwykła ściana. Tutaj to tym bardziej będzie zwykła ściana, natomiast tu będzie okno. I to można ogarnąć. I teraz okno można również dać, załóżmy, tutaj, a tu niech będzie zwykła ściana. To będziemy ogarniali w ten sposób, to za bardzo to nie mieliśmy wyjścia. Coś takiego? Tutaj również. Trzeba się sprężać, bo im tam będzie to zadowolenie spadało, a ja... No nie chciałbym, żeby oni odeszli. Zwłaszcza ci tacy bardzo kluczowi. Więc ja się sprężam.
Do magazynu w sumie nie jest daleko. I za chwilę do was wrócę. Tak się swoją drogą, szanowni państwo, zastanawiam, czy te świnie, to one się w ogóle starzeją. No generalnie... Jest pałka do ogłuszania. Można... Znaczy sugeruję, że można byłoby te świnie pyk pyk i na mięcho przerobić. Natomiast... No zapłaciliśmy za to. No to płacić kilka tysięcy za tam świniaki, tylko po to, żeby je potem zarżnąć i mieć z tego mięso, podejrzewam, się nie opłaci. Ale może one się jakoś tutaj mają rozmnażać. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to dalej ma być zrealizowane. W każdym razie my domek już skończyliśmy i teraz na szybko trzeba przepisać tutaj tych bezdomnych, którzy nam pozostali, bo tu widzę, że oj, oj, leci zadowolenie nawet na szyję. To zróbmy tak. Tutaj dwie dziewczyny, czy mogą razem mieszkać? Na pewno, słuchajcie, chciałbym, żeby została Rudolfina. Ona ma siódemkę, więc to jest bardzo ważna postać dla nas. I dodatkowo chciałbym, żeby... No, kto tutaj? Złota Rączka. Zbigniewa. No, zakwaterujmy na razie. Aha, nie da się zakwaterować. O kurczę, to ja w takim wypadku muszę 4 chałupy w sumie wybudować, czyli jeszcze 3. Nie wiem, czy dam radę. W każdym razie to już będzie w kolejnym odcinku. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście dzisiejszy film. Oczywiście jak zawsze, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Można dać w bok, można dać w skos. Jak sobie życzycie. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.